dzisiejszą niedzielę męki pańskiej, zwaną też niedzielą palmową, rozpoczynamy obchód Wielkiego Tygodnia. Liturgia tej niedzieli, naznaczona królewską purpurą, rozciąga się niejako między dwoma biegunami. Triumfalnym wjazdem Pana Jezusa do świętego miasta Jeruzalem oraz opiekuńczą, odkupieńczą męką Zbawiciela. Dziś wspominamy mesjański wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Od 49 lat towarzyszy nam w tej pięknej, barwnej procesji z palmami figura Pana Jezusa na osiołku autorstwa naszego Pana Józefa w rodu naszego honorowego kościelnego. To zapoczątkował ksiądz proboszcz Jan Mach w 1968 roku. Wyczytał gdzieś, że taki zwyczaj w średniowieczu był w Polsce, że wożono Chrystusa na osiołku wokół kościoła. Ale później kościół zabronił tego zwyczaju ze względu na nadużycia, jakie towarzyszyły tym włożeniu na osiołku Chrystusa. I cieszę się, bo początek był to trochę trudny. I ja po wojsku to pierwsza moja rzeźba taka większa była. I gdzieś koło miesiąca rzeźbiłem tego Chrystusa na osiołku. I cieszę się ogromnie, że ten zwyczaj zapoczątkowany w 1968 roku przez blisko pół wieku jest utrzymywany w Tokarni. I ludzi coraz więcej, i turystów, i gości, i księża przyjeżdżają. To dla mnie jest radość taka, że nie przyjeżdżali tu różni etnografowie, naukowcy, profesor Zin, profesor Rajfus, Krzanowski, Kornecki. I to i oni ratowali ten zwyczaj, że on trwał coraz bardziej i rozkrzewiał się w Tokarni. Chrystus na osiołku 3 razy opuszczał Tokarnię. Raz na 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła do Warszawy go zabrali. Drugi raz był w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie. A 3 raz był w Muzeum Myślińca. To, że ten zwyczaj tak ułożył w Tokarni, drugą wiosnę przeżywa Chrystus na osiołku, to jest dzięki zasłudze księdza proboszcza Roberta Pietrzyka. W konkursie na najpiękniejszą i największą palmę wielkanocną 2017 zostało zgłoszonych 11 palm. W tym momencie jury zapozna się z każdą z tych pięknych, tradycyjnie wykonanych, wysokich, ale i też niekoniecznie wysokich, w każdym razie pięknych, kolorowych palm. Wrażenia no niesamowite. Raz, że pogoda sprzyja dzisiaj temu konkursowi. Poza tym bardzo dużo ludzi, którzy przyjeżdżają nie tylko z Tokarni, z okolic, ale również z całej Polski. Jak kiedyś cały czas Lipnica Murowana to jest słynna na całą Polskę, tak w tej chwili Tokarnia, też głośno się o Tokarni mówi. Bardzo ważny punkt, tym bardziej, że tu w Tokarni dzieje się wiele, wiele dobrego, nie tylko Niedziela Palmowa, to jest takie jak gdyby sztandarowe święto, ale i obchody odpustów Matki Bożej Śnieżnej, czy powiedzmy sobie nawet ostatnio odkrył Beskid Wyspowy. W ubiegłym roku między innymi tutaj Tokarnia też była jako miejsce do odkrycia też zainspirowane. Grand Prix, nagroda pierwsza ufundowana przez księdza Roberta Pietrzyka, trafia do najwyższej palmy 14-metrowej od rodziny Lenartek. Wielkie brawa i zapraszamy pod nagrodę.